Wymiana filtra paliwowego w Volvo S80 2,5 turbo diesel. Zaczynamy od odkręcenia belki, która tu jest właśnie zamocowana. Ona jest przekręcona na dwie śruby tutaj, dwie śruby tu, a zarazem i poduszkę od silnika, która jest mocowana na przestrzał jedną śrubą. Po zdjęciu tej całej belki odkręcamy, zdejmujemy zaciski, które są tutaj właśnie widoczne na przewodach paliwowych. Dopływ i odpływ. Następnie odkręcamy dwie mniejsze śrubki. Wyjmujemy całość, żeby nie uszkodzić, bo to jest plastikowa część, więc lepiej nie ryzykować po prostu zdejmując zaciski, tylko całość wyjąć. Trzeba uważać, bo w środku jest o-ring gumowy. Po wyjęciu tego i zdemontowaniu tych przewodów odkręcamy śrubę, która jest pod spodem mocowana, która zaciska cały nam filtr. Potem jak już poluzujemy, wyjmujemy cały filtr do góry, odkręcamy go na zasadzie takiej samej jak filtr olejowy i składamy w odwrotnej kolejności. To mianowicie przekręcamy z powrotem stary filtr, smarując dwie uszczelki gumowe, które są na filtrze. Olejem troszeczkę zwilżamy je, żeby po prostu lepiej zassało. I najlepiej zalać się pół litra ropy do filtra, żeby po prostu nie kręcić silnikiem 10-15 minut czy tam 7 minut, żeby po prostu zassał filtr paliwo, tylko żeby już miał i szybsze odpalenie by było. I po tym wykonaniu następnie w odwrotnej kolejności wkładamy z powrotem przewody, zaciskamy przewody gumowe i te opaski zaciskamy, żeby to się wszystko trzymało, wkładamy z powrotem tutaj ten plastik z dwoma przewodami, tak jak tu widzimy, że jest na przestrzał. W środku pamiętamy, żeby był o-ring. Przekręcamy dwie śrubki, zaciskamy to, z powrotem zakładamy belkę i skręcamy wszystko do kupy, tak jak powinno być. Dziękuję bardzo.